Wbijam na Discorda, czytam ogłoszenia. Community kontrybutorzy otrzymują nowy czołg premium do testowania. I co najlepsze, nie ma embargo, więc już teraz zabieram się do nagrywania. Jaki to jest czołg? To co właśnie widzicie, SOM czyli francuski czołg ciężki z magazynkiem. Premka, na którą czekałem od bardzo dawna. A to dlatego, że to ma naprawdę spory potencjał. I słuchajcie, no nie oszukujmy się magazynki... Prawie zawsze są udanymi pojazdami i miejmy nadzieję, że ten pojazd również taki będzie. Zapraszam Was do filmiku, będziemy dzisiaj grali bitewki na żywo, ale na początek zapoznamy się z parametrami, bo sporo minęło od ostatnich newsów o tym czołgu. W ogóle się zdziwiłem, że go testujemy. Spodziewałem się, że będzie Carnarvon Action X albo Aufklärung Panther, a tutaj magazynek i to francuski. No naprawdę w mnie tutaj pozytywnie zaskoczyło i... Czy to będzie pojazd OP? Tego się dziś dowiemy. Na początek może zapoznamy się z działem tego pojazdu, jest to armata 100 mm. Od razu powiem, jeszcze tym czołgiem nie grałem. Dopiero co dostałem konto i od razu nagrywam, bo mamy taką możliwość. Więc jest to setka, którą mamy na co dzień w 50 50 w lorce 40T. Tyle tylko, że tutaj nie mamy 4 czy też sześciu pocisków, lecz 5. Czyli można powiedzieć. Coś pomiędzy. Poza tym zobaczcie bardzo krótki czas. Ładowanie jednego pocisku 2,25. To jest wyjątkowo krótko. Czas pełnego przodowania 37 sekund, czyli szybciej niż w AMX 50, ton, ale jednak też zbyt krótko to nie jest. Penetracja rewelacyjna na godzi to samo damage 300 i teraz problem. Celność 0,4 dość słabo. Na szczęście czas celowania to nadrabia. Zwróćcie uwagę na parę takich detali, na przykład depresja armaty minus 10 stopni, naprawdę no ten pojazd będzie się spisywał nawet na mapach piaszczystych, czy tam gdzie są klify, wszędzie tam będzie robił robotę. Kolejny pl plus, pozytyw to jest DPM ponad 2000 na magazynku, rzadki widok. Teraz przechodzimy do żywotności i tutaj jestem naprawdę w szoku, bo mamy 1450 HP. To jest więcej niż AMX 50 100. 140 mm pancerze na przodzie. 90 z boku, 70 z tyłu. To sprawia, że nawet haki mogą się od nas dingać. Poza tym wieżyczka również wydaje się twarda, więc zobaczmy, jak jest naprawdę na Tanks GG. Więc przechodzimy do przeglądarki. I proszę bardzo, tak wygląda pancerz. Wybierzmy live. OK. Więc aby przebić ten pojazd. Potrzebujemy mm, około 190 penetracji na dolną płytę. Tutaj, jeśli wycelujemy w górną, to musi mieć około 200 penetracji, czyli i 6. Będzie miał z tym problem. O tak, i 6. Wcale tego tak łatwo nie przebije. Tutaj, no może na farcie mu wejdzie. Co z wieżyczką? W wieżyczkę rywale będą się już przebijać, to niestety. Tutaj może. Będzie wchodziło, ale przyjaźnie, niekoniecznie. Tu jest zobaczcie 200, 16, 201. Tutaj mamy 210, 210, 180. Garnek ma 100 mm, czyli prawdę mówiąc, no wie, że taka twarda nie jest. Ale też nie będzie wchodził jak w masło. Rykoszety od 6, 7, kotisa 6 mogą się pojawić. Czyli to ciesz. jak jest z bokiem? Bok. No, w miarę łatwy do penetracji, bo wieży również z tyłu z heków będzie wchodziło, ale nie oszukujmy się, nie z każdego heka. Czyli pancerz były wygląda rewelacyjnie jak na magazynka. Co z mobilnością? Tutaj są moje obawy, bo zobaczcie, że może ważymy 56 ton, więc starenować to to potrafi, ale mocne tonę to zaledwie 12 koni. Bida z nędzą. Poza tym maksymalna prędkość 37 na godzinę, obrót dość wolny. Maskowanie słabiutkie i zasięg widzenia bazowy to będzie 370 metrów, czyli nawet mniej niż AMX 50 100. Krótko mówiąc, mamy pancerz całkiem okej, okay. Mamy magazynek, ale mobilność tego cacka raczej szału robić nie będzie. Czas na bitewki. Przechodzimy do pierwszej z nich. Emil może go zdjąć już teraz. No dobra, wyjedzie, wyjedzie mi tutaj. Apetycznie zdjęty. Czy Revoloris podjechał do mnie? Nie podjechał jeszcze. Najgroźniejszy teraz jest Rewoloriz, bo mam go na dwa hity. Jest również Scorpion G. Zdjęty, dobra. Nie mam pocisków na Revolorisa, ale... Mam akurat jeden na Maurebrechera. Dobra, zdjęty. Lecimy z tym czołgiem! Jestem już po pierwszej bitwie, którą nagrałem, ale postanowiłem, że nie będę jej pokazywał, ponieważ była nudna jak faki z olejem. Trafiłem bagno, zrobiłem 1600 uszkodzeń, ale były nudy, więc nie ma co tego pokazywać. Rozegrałem jakąś normalną, gdzie nie będzie kampy. Jeśli chodzi o inne rzeczy, które pominąłem, teraz w końcu wpadło mi do głowy to. Amunicja, bardzo ważny temat, amunicja podstawowa AP-1 pocisk kosztuje 1030 srebra, a pocisk premium kosztuje 4000, więc tanie pociski to nie są, no ale można się było tego domyśleć, magazynki mają pociski po tysiaka. Teraz Dębina, kurde, naprawdę nie ma normalnych map w tej grze, jakiegoś Hima bym trafił, albo Ensk, tak to zrobiłbym, 3 4000 a teraz... Będzie zdecydowanie trudniej. Poza tym dziewiątki, dwiarty to są pewne problemy dla mojego biednego Francuza. Pojedziemy sobie do miasta, zwróćcie uwagę na przyspieszenie tej maszyny. Ale lagi, co jest grane? Mój komputer 3Net, cholera wie. Jedno i drugie, bardzo możliwe. Jeśli chodzi o mobilność, to rozpędzamy się teraz do 33 km na godzinę. Widać, że ten pojazd no nie jest porównywalnie. Szybki Dolorki lorki czy iMixa 50 to no ale jedzie. No nie ukrywajmy, że też nie jest strasznym mułem. Baczette może nas wykryć, więc zjedziemy sobie od razu tutaj niżej w ten wał. O kurde, UDES, Ale dobrze, że z stokowym działem. W tej bitwie jest troszeczkę pojazdów, które mogą mieć problem z penetracją tego pojazdu, ale większość zdecydowanie to przebija. No musiałbym trafić, wiecie, no, szóstki, siódemki wtedy powinny pojawić się. Pierwsze rykoszety. No, na pewno nie będę dingał bokiem, mimo wszystko. Jest Pantera 2, jest Primo Victoria, bokiem. I raz. I w gąskę. Jest gąska chyba, siedzi. Zdjęty, dobra. Panterka. Dostała, dostała. Arta KD. I jeszcze raz weszło. Cofamy się. Dinga się od przodu. Zobaczcie. Dwa rykoszety już są. A Pantera 2 ma penetracji 203. Więc. Da się dingać. Da się dingać. To mi oszczędziło 480 HP. Tyle zaoszczędziłem. Dzięki mojemu pancerzowi. Mimo wszystko nie przyjedziemy dalej, bo zobaczcie, że rywali jest tutaj bardzo dużo. Te 32 ST1. No, nie ma co się z tym tłuc. To w ogóle nie moja liga. Kurde, przegrywamy to miasto. My tutaj przegrywamy realnie. To jest słabizna. Może od prawej strony się wychylę. I tego T32 można sprzątnąć. Tutaj, o, 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 o. Conqueror dojeżdża. Tutaj od tej strony. Nie no, ST1 nie ma, nie ma szans, nie, nie, nie. Najbardziej się boi Art, wiecie, no tutaj Arta ma wrzutę, no to jest problem tej miejscówki. WZ robi robotę, to cieszy. ST1 zaraz się może schowa. Rykosze, kurde, no. Przyjadę tędy. I spróbujemy zniszczyć panterę. Tylko niech ST1 strzeli. Jest pantera, jest pantera. Gąska pięknie. Już nie naprawi. Jeszcze raz. Bardzo krótki czas ładowania pomiędzy pociskami i mamy go. Zdjęty. Ładujemy teraz Golda na ST1, bo wiadomo, że z ni będzie dużo trudniej. 2100 uszkodzeń już jest. I powiem wam, że no w takiej walce w mieście. No póki co czołg zachowuje się dobrze. Trzy koszety już. Trzy razy się odbili ode mnie. Setka by tego nie odbijała. To najbardziej chyba cieszę z tego wszystkiego. Końcówka przodowania. AMX teraz 105 na naszych plecach, ale nie przyjmuję się nim tak bardzo. Podjadę tutaj bliżej do naszych. I czas. O kurde, Arta. Czas farmić KW4 tylko. Ona ma nas na hita, więc. No kurde, te arty bardzo chcą mnie zdjąć. Chyba widzę, że są ciekawe. Jak wchodzi w tego Francuza. No, ale teraz ładują, więc mamy troszeczkę wolnego czasu, aby zdjąć tą Kawu-4. Dobra, jeszcze jeden strzał oddam. Dobra. Boję się tego Tedeka, wiecie, no ten Tedek jest na plecach. Dobra. Chowamy się przed artą. Może tak się ustawimy, co? Tu jest całkiem ok. I teraz. Policzmy nasze problemy. Jeden problem to jest UDES. No, dwa problemy to jest ARTA, czyli mamy już trzy. Jest jeszcze gdzieś niewidzialny leopard PTA. On był tam przy naszej arcie, więc może cofnę się na bazę. Ale czy ktoś. Poje jest UDES? O proszę bardzo, jest CDA. Obaj tam są. Mamy trzy pociski. Ktoś powie, dlaczego nie ładuje. No właśnie, to jest dobry pomysł, aby przeładować, tylko w każdej chwili mogą wyjechać na arty. No, w każdej chwili tak naprawdę. A chciałbym wtedy tego Leoparda pokarać. Dobra, udę zdjęty. Leopard ile ma? Nie wiadomo, nie pokazuje mi się. Leopard to w ogóle ucieka. On ucieka, no. Śmigamy tędy. Ale zobaczcie, no jedzie jak muł tutaj. Kurde, no czuć, że chciałoby się pojechać te z 10 chociaż kilometrów szybciej. Jedziesz, malina, jedziesz tam. Włącz nitro. On będzie uciekał. On ma dużo HP, 1200. Hmm. Ładować czy nie ładować? Wiecie co, no... 3 strzał to jest 900 HP. Jak wszystko wejdzie, plus jeszcze arty się pojawią. Nie, arta jest tam. Nie ładuje, Nie ładuję z prostego powodu. Zaraz mi tu się może pokazać, i wtedy co będzie. No, lipa będzie. To będzie. Jesz jeszcze pewnie mu jak Tiger nie więc nie ma sensu. Coś ewidentnie tnie dzisiaj mnie, ale zobaczcie, jakie ściny są. Mm. Mój dostawca leci w kulki. Jest Leopard, dobra. Tylko, żeby Arta mu nie rąbnęła, to jeszcze zrobimy damage. No, chciałbym te 3000 mieć, tak? On się mnie nie spodziewa w ogóle. W ogóle się mnie nie spodziewa. Jak Tiger się boi, bardzo dobrze, bardzo dobrze kolego. Nie, teraz za niego wyjeżdża. Kto będzie szybszy, kto będzie szybszy? Jestem. Raz. Jeszcze dwa razy, chociaż. Jeszcze raz. I już więcej się nie dało. 3000. 200 uszkodzeń na koncie. Co by na to? Czy wolałbym w tej bitwie grać AIMX-em 50 100? No wolałbym nie, dlatego że bym pufnął, po prostu bym pufnął. 3200 damage'a daje mi najlepszy wynik EXPA w mojej drużynie i zarazem 102 tysiące za bitwę, 75 tysięcy na czysto. Zauważcie, nie strzelałem chyba goldem, czy strzelałem? Pod koniec chyba strzelałem. Chyba pod koniec dopiero. Załadowałem Golda na tego. St1, który pufnął. No to mniejsza z tym. I tak wynik całkiem przyjemny. Zagramy sobie jeszcze raz, no bo jedna bitwa to za mało, aby powiedzieć miarodajnie. Ten czołg to jest dobry, ten czołg to jest słaby. Wchodzimy do potyczki i może ósemeczki teraz. O! Na to czekałem. No to jest tak naprawdę dla mnie bardzo istotny test, bo zwróćcie uwagę, że... No jeśli mamy tak naprawdę realnie wykorzystać, atuty tego pojazdu, no to musimy trafić te tiery. To są te tiery, gdzie mamy największe możliwości na wykorzystanie pancerza. Mobilność aż tak istotna nie jest, bo mapa jest dość mała. Więc znaczy jest duża, ale... Sektory, gdzie my będziemy walczyć, są na tyle. Ograniczone, że raczej to będzie close combat. Więc pojedziemy sobie teraz, jeszcze myślę, czy środek, czy lewa. No, raczej na tą lewą pojedziemy, choć tam może być skorpion. Na midzie może być całym szóstka. Wiem, co zrobię. Pojadę tutaj, na razie na środek, potem odbiję na lewo. Ten czołg nie jest aż tak wolny, żeby nie dało się poruszać po mapie. Oczywiście bez goda, no bo kurde. Kredyty muszą wpaść, tak? Ja tu przyszedłem zarabiać. Tylko szkoda, że to nie moje konto. Okej, okay, lecimy na mida. No, dwie arty są najbardziej boi się s 5 no to ta francuska arta... No nie oszukujmy się, no to jest trochę gruz. Przy s 51 to jest gruz, więc... Jej się nie boimy. Jest T37, wjedzie na półeczkę, będzie nas podświetlał, całą Bitwę. Ach, to... Problem. Jak patrzę na to 225, od razu mi się mordka cieszy. Słuchajcie, no Seta ma 273 bodajże. Yy, tutaj jest 225. To sprawia, że krócej jesteśmy narażeni na ogień rywala. To naprawdę się przydaje. Chyba nawet Artemis zaraz padnie, super, bardzo, bardzo się cieszę. Jest Batchetynka. Batmobil. Jest E8, dobrze, dobrze, dobrze. Pokaż się, pokaż się kolego, jedziesz, 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 chodź tu. Jest 485M jeszcze. Wyjadę mocniej, bo on chyba nie ogarnie do końca. Ja też nie ogarniam. To się dobrze składa, wszyscy nie ogarniamy wieżę dostałem, ale. Jeszcze mu strzelę raz. Dobra, to był dobry deal. Odbili się od wieży już dwa rykoszety. To jest to. Na to słuchajcie, liczę bardzo w tym czołgu na ten cholerny pancerz. Żeby się sprawdzał. 1200 uszkodzeń tak naprawdę za darmo. I oni tu przyjechali, to był dobry ruch, aby tu przyjechać. Już nie żałuję. No chyba, że Artem Artemis zaraz trafi za 1000, ale wtedy to. Czy bym nie grał, tak byłbym smutny. Arta nasza pracuje bardzo dobrze, się składa. I wyjeżdżamy na wieżyczkę tak tutaj delikatnie. O kurna. Kończymy ważniejszy pojazd. O, koszet, kurde. Dostałem, ale za zero pięknie. jeszcze hit jeden, dobrze. Dobrze się składa wszystko. Te 2,9 raz mu rąbniemy. O, w gąskę tylko niestety. Obrócę się, przyszedłem do Arty, bo jej się teraz najbardziej obawiam. Mówię, tyłem art, to arty nie ustawiajcie 700 po asyście, rewelacja. No i zobaczcie, już mam 4000 uszkodzeń łączonych. No to jest bardzo dużo. To jest dużo, aby zarabiać. No to gniazga. I teraz wjedziemy sobie po tego medzika, bo ładujemy bardzo krótko. I zrobimy dalej demeczno. Nasi rywale są w tarapatach. A my robimy robotę. No, siema, siema, siema. Nie wiem kogo strzelać aż z wrażenia. Ciebie zdejmę, bo apetycznie wygląda challenger. Kurde, nie wylosowało. Trochę szkoda pocisku, wiecie, no. Mam nadzieję, że wylosuje. O nie, ale to jest chamskie. To było hamskie, ok? Ale nie muszę go terenować, nasi to zrobili. Jedziemy dalej, partę. Ola, ci ciekawawawa. No nie, no to będzie. To będzie dobra premka. To raczej nie będzie zły pojazd. Nie chcę tutaj z góry mówić, że to będzie OP i tak dalej, no bo tego jeszcze nie wiem, to są tylko... M6 nam przejechała? O Jezu, to są tylko trzy bitwy dotychczas rozegrane, ale... No mi taki styl gry leży, tak? Taki ciężki magazynek, ociężały magazynek, to jest coś, do czego można się przyzwyczaić. Czy to będzie lepsze niż Lorka, to nie wiem, raczej chyba nie dla początkujących graczy, dla zaawansowanych Ym... A czy to będzie lepsze niż Lorka dla początkujących, bo jest pancerz? Dla zaawansowanych to nie może być akurat lepsze, bo trochę za wolne na to, żeby robić mega wyciągi, ale raczej większości graczy ten pojazd przypadnie do gustu. Szczególnie początkującym graczom, którzy szukają magazynka, a setka dla nich nie ma pancerza, więc pufają za szybko, Lorka też jest zbyt papier papierowa, więc też ginął w pierwszych minutach bitwy, a tym to no, będzie trudniej. Pierwsza klasa 3600 uszkodzeń. Jeszcze więcej EXPA. Ogólny wynik 121000 na 300 105. Wysoka skuteczność. Dwingnąłem 1500 magazynkiem. No. Jest ok. Ja jestem zadowolony. Także moi drodzy, to było na tyle jeśli chodzi o SOMU SM. Wydaje mi się, że te dwie potyczki dość dobrze pokazują, że. Mamy tutaj do czynienia z porządną premką. Ile to będzie kosztować? Trudno powiedzieć, pewnie 160-170 zł. Ale to trzeba już poczekać na oficjalną premierę czołgu albo jakieś wycieki. Tak też może się wydarzyć, że wcześniej dowiemy się ile będzie to kosztować. Póki co to tyle ode mnie. Zapraszam Was do ocenia, komentowania, subskrypcji kanału i do zobaczenia na streamie. Tam jeszcze pogramy tym czołgiem. Na razie, hej!